Dziękuję. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, na początek taka ogólna refleksja po wystąpieniu pana posła Jakiego w imieniu wnioskodawców w tej Wysokiej Izbie powiało smutkiem, bo oto jeden z najmłodszych parlamentarzystów, najdelikatniej rzecz ujmując, bardzo oszczędnie gospodaruje prawdą, używając faktów medialnych, a nie wiedzy merytorycznej, stawia tezy, które nie mają się nijak do rzeczywistości. Pewnie przejdzie pan, panie pośle, do historii polskiego parlamentaryzmu, ale tej jednak niechlubnej. Ale do rzeczy. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie i Panowie Posłowie. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej pana Sławomira Nowaka w ocenie mojego klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, w imieniu którego przedstawiam stanowisko, jest bezzasadny, ma charakter czysto polityczny. Sygnowany jest przez posłów, którzy nigdy nie pracowali w Sejmowej Komisji Infrastruktury albo nieliczni pracowali bardzo krótko. Tak. Stawiane zarzuty, a w szczególności uzasadnienia do tych zarzutów są w większości absurdalne, niepoparte merytoryczną wiedzą, rozmijające się z faktami. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie w tutejszej Izbie będzie miał miejsce festiwal kolejnych wniosków o wyrażenie wotum nieufności wobec ministrów rządu PO-PSL. Pytanie tylko, kto będzie następny w tej kolejce? Po totalnej porażce wniosku Klubu Prawa i Sprawiedliwości o wyrażenie konstruktywnego wotum nieufności dla całego rządu PO-PSL. Kontestowanie i negowanie wszystkiego, nawet oczywistych sukcesów, jest niczym innym jak próbą obniżania zaufania społecznego do poszczególnych ministrów koalicyjnego rządu i rozpaczliwego wymuszenia zmiany po 6 kolejnych wygranych przez nas wyborach. Panie i panowie posłowie, pan poseł Patryk Jaki w imieniu wnioskodawców rozpoczął od zarzutów dotyczących szeroko rozumianej infrastruktury transportowej, w pierwszej kolejności dotyczących dróg. Ignorując zupełnie fakty, zarzucił opóźnienia w realizacji programu budowy dróg krajowych w latach 2007-2013. A fakty były następujące. Panie pośle, bardzo proszę, niech pan się wsłucha. To rząd Platformy i PSL-u powstały po zwycięskich wyborach w 2007 roku urealnił tenże program drogowy przyjęty przez rząd PiS-u, Samoobrony i Ligi Polskich Rodzin. Dostosowując zakres rzeczowy do wielkości środków finansowych z uwzględnieniem środków z budżetu krajowego i unijnego. Bowiem resort infrastruktury kierowany przez ministra Jerzego Polaczka do kwoty limitu finansowego 121 miliardów przypisał zakres rzeczowy, przepraszam, ale z sufitu. Z obiektywnych więc przesłanek powstała lista podstawowa inwestycji drogowych i lista rezerwowa. Minister Cezary Grabarczyk z marszu przystąpił do realizacji tego programu. Ale żeby tak się stało, trzeba było usunąć bariery w zakresie przygotowania inwestycji. Rząd PiS, zamiast przygotowywać stosowne regulacje prawne, wolał, tak jak w przypadku inwestycji drogowej w Dolinie Rospudy, doprowadzić nawet do referendum, ponieść dodatkowe koszty i stracić także bardzo cenny czas. Natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w tym czasie, zamiast realizować zadania inwestycyjne, odnawiała nawierzchnię
na istniejących drogach krajowych, osiągając owszem niezłe wyniki, blisko 10% istniejącej sieci dróg krajowych rocznie. Niestety nie modernizowała tej sieci tak, aby dostosować konstrukcję dróg do przenoszenia obciążeń pojazdów 11,5 tony na oś, do czego zobowiązaliśmy się, wchodząc do Unii Europejskiej. Niedostosowanie sieci do tych parametrów było obłożone poważnymi sankcjami finansowymi. Dopiero nasza pilna ofensywa legislacyjna w zakresie nowelizacji ustaw o ochronie środowiska, o ochronie przyrody, domknięcie obszarów Natura 2000, o zamówieniach publicznych, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji na drogach publicznych, a w szczególności przygotowanie nowej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, usunęła bariery w zakresie przygotowania inwestycji. To w tym momencie tak naprawdę Polska stała się wielkim placem budowy. To od tego momentu zaczęliśmy budować autostrady i drogi szybkiego ruchu, skutecznie absorbując środki unijne. Minister Sławomir Nowak bardzo konsekwentnie kontynuuje realizację tego programu. Jeszcze w bieżącym roku zostanie rozpisane 54 przetargi na kwotę 32 miliardów złotych. Mówił o tym przed chwilą osobiście. Pan poseł Jaki i posłowie wnioskodawcy nie pamiętają, że na przesunięcie terminu realizacji inwestycji miała wpływ dwukrotna powódź w 2009 roku, powodując poważne szkody na budowach, w szczególności w asortymencie robót ziemnych. Zniszczenia skutkowały przesunięciem terminów nawet o 9 miesięcy. Tej sprawie poświęcone było specjalne posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury. Gdyby posłowie uczestniczyli, zapewne o tym by wiedzieli. Po raz kolejny podnoszona jest kwestia nadzoru nad jakością wykonywanych inwestycji. I to w jakim kontekście, Wysoka Izbo? Otóż w kontekście umocowania prawnego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pana Lecha Witeckiego jako pełniącego obowiązki. Panie pośle Mularczyk, zwracam się do pana jako prawnika, także tego, który sygnował wniosek o wotum, o wyrażenie wotum nieufności. Przecież to nie rodzaj umowy o pracę, lecz odpowiedzialność wynikająca z zakresu czynności determinuje skuteczność nadzoru nad kierowaną jednostką, w tym nad jakością realizowanych zadań inwestycyjnych. Ale okazja do niewybrednego ataku na ministra Nowaka jest. Jednakże nie jest to osobiony przypadek. Pozwolę sobie przypomnieć, jako odosobniony, dziękuję pani poseł, przypadek. Pozwolę sobie przypomnieć, z jaką dużą dozą ekspresji pani kolega, pani poseł, pan poseł Andrzej Adamczyk wręczył w tej sali próbkę gruntu premierowi Donaldowi Tuskowi, gruntu wbudowywanego na autostradzie A4, jednocześnie donosząc do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Postępowanie wyjaśniające prokuratury ostatecznie wykazało, jak bardzo się mylił. Taka jest wiarygodność stawianych przez wnioskodawców zarzutów. Rozmija się z prawdą zarzut o braku strategii dla polskiej kolei. Mówił bardzo szczegółowo o tym pan minister Nowak. Rzecz w tym, warto o tym także przypomnieć, że strategia dla kolei powinna być realizowana od 2001 roku, po wejściu w życie ustawy o restrukturyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. A fakty są takie, że po prostu realizowana nie była. Kiedy obejmowaliśmy władzę po rządach PiS-u, PKP były zadłużone na kwotę ponad 6 miliardów złotych. Strategia dla PKP jest priorytetem dla ministra Sławomira Nowaka, zarówno w kontekście realizacji inwestycji do 2015 roku i wykorzystania środków unijnych na ten cel, dalszej restrukturyzacji i oddłużania PKP. Dzisiaj
jest to jeszcze około 4 miliardów złotych. Zamiast czynić zarzuty, należy docenić osobiste zaangażowanie ministra Nowaka na rzecz likwidacji zatorów płatniczych między wykonawcami i podwykonawcami. W oparciu o ustawę o spłacie niektórych niezaspokojonych należności Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wypłaciła już ponad 100 milionów złotych podwykonawcom i dostawcom towarów i usług. Pominę sprawę fotoradarów, ponieważ pan minister umówił w szczegółach, ale przypominam, że wskaźniki w tym zakresie, wskaźniki odzwierciedlające stan bezpieczeństwa na polskich drogach są najgorsze w Europie. Mamy jeszcze około 4 tysięcy zabitych, 10 razy tyle rannych. Straty ekonomiczne szacuje się na od 2,5 do 3% PKB. Proszę kończyć. Na zakończenie zwracam się do posłów wnioskodawców. Porzućcie destrukcję, porzućcie podziały, porzućcie propagandę klęski. Zachęcam do współpracy. Infrastruktura nie miała i nie ma barwy politycznej. Dotychczasowe dokonania jednoznacznie wskazują, że w Polsce może być normalnie, że infrastruktura transportu może być na miarę oczekiwań Polaków, że możemy mieć autostrady, że możemy mieć drogi szybkiego ruchu. Gdyby jednak moja propozycja trafiła w próżnię, to proszę, dajcie szansę nam, a przede wszystkim ministrowi Nowakowi. Po prostu nie przeszkadzajcie. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, wobec przedstawionych przeze mnie argumentów, jak w soczewce widać, że absurdalność wniosku Solidarnej Polski jest oczywista. Składam więc wniosek o odrzucenie wniosku o wyrażenie wotum nieufności dla ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, pana Sławomira Nowaka. Dziękuję bardzo. Dziękuję.